Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Draft Wyzwania na kanale KoZFC. Na samym początku e, chcę powiedzieć jedną rzecz, bo zakończyłem nagrywanie odcinka, który widzieliście pewnie przed wczoraj, tak zakładam, i uświadomiłem sobie, że nie podziękowałem Emilio Cutinio za ten pomysł, więc. Kłaniam się nisko. Bardzo dziękuję za tamtą propozycję. No i dzisiaj robimy coś naprawdę trudnego, ponieważ taki Maciek zaproponował draft. Można go nazwać spokojnie draftem stolic, ponieważ mamy mieć zawodników tylko i wyłącznie ze stolic kraju danej ligi. Czyli jeżeli chodzi o Anglię, no to kluby londyńskie, jeżeli chodzi o Niemcy, to kluby... Berlińskie, co będzie raczej e, trudne, jeżeli chodzi o e, Serie A, to oczywiście Rzym, jeżeli chodzi o e, nie wiem, Hiszpanię, to oczywiście Madryt, e, więc przed nami dzisiaj naprawdę bardzo ciężkie draft wezwania ale to mi się podoba, z uwagi na e, jakby wagę tego, a w zasadzie trudność tego wyzwania. Maciek proponuje 50 zgrania, ale ja stwierdzam, że tutaj spokojnie zgrania możemy dać e, powyżej 80, żeby to było prawdziwie ciężkie draft e, wyzwanie Mam zatem szczerą nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. Jeżeli tak, to oczywiście łapka w górę. Jeżeli tak, to oczywiście subskrypcja, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, które codziennie pojawiają się teraz na kanale Koza FC. Eee, zobaczmy, co będzie w pa. Ou, ou, ou. Proszę bardzo, pan Meundy wpada nam do klubu. To są oczywiście paczki e, za wczorajszy, e, znaczy za ostatni draft. E, tutaj wydaje mi się, że Meundiego damy na licytację od 900, słuchajcie, e, szczególnie teraz na PlayStation 5 e, czy też 4. No to, to nie ma różnicy. Rynek samemu się reguluje bardzo mocno, jeśli chodzi o te licytacje. Jakby zmierzam do tego, że e, podcinanie, przynajmniej ja, ja uważam, że to jest bardzo trudne, coś wylicytować w dobrej cenie, e, w takiej, która będzie naprawdę e, konkurencyjna, dlatego też nie obawiam się wystawiać tak tych zawodników, bo po prostu nie obawiam się jakiejś wielkiej straty na tych kartach, a tak to przynajmniej nie muszę sprawdzać ceny, a jeśli coś ma pójść wysoko, to i tak pójdzie wysoko, jeżeli jest nic nie warte, to i tak będę zadowolony, że zeszło za więcej niż ten mały Quixel, który teraz obowiązuje w grze, przed nami jeszcze paczka srebrna, tu oczywiście trzymam kciuki za stroje Wenecji na przykład, ale ależ to by było cudownie trafić, chociaż tak naprawdę to najchętniej chciałbym je mieć na swoim koncie głównym, gdzie to no, no chciałbym naprawdę mocno w takich koszulkach pomykać, choć nie będę ukrywał, że to konto również może stać się moim głównym kontem. Znaczy po prostu dlatego, że sami widzicie, że tutaj mamy paczkę z One to Watchem. Jeżeli jakimś cudem poleciałbym tu Cristiano, no to chyba przeniósłbym swoje talenty do tego klubu. Tak bym powiedział, bo no, no sami chyba rozumiecie, że karta One to Watch Portugalczyka to by było coś, co naprawdę... Mocno by kusiło. Ehm, dobra, słuchajcie, zatem mamy to zrobione. Rozpoczynamy ten draft stolic, no i zobaczymy, jak będzie to wyglądało. Wydaje mi się, że trzeba tutaj postawić na łatwe łączenia. 80 zgrania to nie jest dużo, ale może być z tym problem. Pytanie tylko przy okazji takiego draftu: co robimy z Gomezem? Bo, no właśnie, czy to jest zawodnik? Czy, czy możemy wykorzystywać takich piłkarzy jako jokery? Ja uznam, powiem tak, ja uznam, że tak, ale wydajcie mi znać na dole w komentarzach, wtedy dostosujemy te zasady. E, czy hero i ikony mogą być takimi jokerami? A jeżeli nie mogą być, to ja to rozumiem. Ja jeszcze chciałbym zobaczyć jedną rzecz, e, a mianowicie e, zobaczmy sobie Gomeza, e, Mario Gomez. Ja już sprawdzam jego historię na transfer Czy on może przewinął się przez jakiś e, stołeczny klub? No niestety, Mario Gomez. E, no nie grał w, chyba w żadnej, żadnej stolicy. Um, chyba, że... Czekajcie, zaraz. Za, za, zaraz to zweryfikujemy. Sekunda. No nie, niestety nie grał on w żadnej stolicy, ale tak jak mówię, dziś zrobimy sobie wyjątek, a chciałbym, żebyście wy powiedzieli, jak mam robić to w kolejnych rawd wyzwaniach. Tymczasem bierzemy sobie Aliego co do em, tego piłkarza nie ma wątpliwości. No bo przecież jest on piłkarzem stołecznego Tottenhamu. E, tak samo zresztą jak Sołczek jest piłkarzem stołecznego West Hamu. To może teraz ktoś z Chelsea albo z Arsenalu. Eee, nie ma nikogo niestety. Eee, mamy oczywiście tutaj. O, radu mamy! Przecież Lazio jest, jest z Rzymu, no tak, um, ale okej, okay, mamy też piłkarza PSG, ale mamy przede wszystkim Risa Jamesa i, i na niego musimy postawić, no bo rzecz jasna e, zawodnik Chelsea łączy nam się tutaj z tymi wszystkimi piłkarzami e, z e, Premier League. Mamy Rui Patricio, który pasowałby nam do Radu, ale ja postawię jednak na Meundiego, tutaj e, zawodnik znowuż z Londynu, naprawdę nam się przyda, Rob Holding, tak jest. Teraz naprawdę stolica Wielkiej, znaczy stolica Anglii, e, nam, nam sypie przepotężnie. No niestety tutaj gorzej, no bo nie ma. E, no, no, no nie ma żadnej stolicy. Przez co. E, no, no nie możemy nikogo wziąć. Znaczy, no możemy wziąć, ale i tak nie zagra, więc weźmy sobie e, Zachaviego. No szkoda, że nie gra w się, e, bo wtedy nie byłoby problemu. E, i zastanawiam się. No nie, tutaj żadnego stołecznego e, piłkarza nie ma. Nie wiem, gdzie swoje mecze gra teraz e, Szachtar. Przyznam szczerze. No ale, ale nadal to jest Szachtar Doniec, więc jakby liczymy go jako e, taki zespół. Wisel Kobę. A ty co to jest? E, Szankaj. No to nie. No to, to, to się nie liczy. Tak więc. E... Bierzemy sobie Marlosa, biorę jakby takie ligi najtrudniejsze do połączenia, żeby tych zawodników tutaj mieć jako piłkarzy z których wiem, że nie mogę skorzystać. Nie wracamy na właściwe tory na razie. Mamy Pereza. E... Chociaż Perez może. Czekajcie, Perez to Perez i Tigres to sprawdzimy sobie nawet. No bo nie ukrywam, że chciałem się upewnić, i oczywiście Perez gra w klubie ze stolicy Argentyny, więc tutaj mamy to zweryfikowane. Ech, wracamy do zdecydowanie łatwiejszych decyzji. Bierzemy sobie oczywiście tutaj Bena Duela i mamy nadzieję na środkowego obrońcę jeszcze z, e, z klubu z jakiegoś, boże, z klubu z, jak, z, z, z Londynu. E, mamy Martineza, którego wziąć możemy. Mamy Marcelo, którego wziąć możemy. E, I wiecie co, ja wezmę Marcelo, bo ja go mogę tu sobie wrzucić. Na lewą obronę, i zawsze mamy to 70 zgrania. Powiedziałem, że ile zgrania? Minimalnie 80 bodaj, więc idziemy w tym kierunku. Serginio Des nam nie pasuje, Gomez nam nie pasuje, Orman nam nie pasuje, Romanioli nam. No, nikt nam tu nie pasuje, więc weźmy sobie Serginio Desta i, i nie dajemy go do składu. Dalej mamy, no dalej mamy ciężary. Dalej mamy ciężary, no bo oczywiście jest Locatelli, ale ze stolicy Piemontu co najwyżej. E... Niech będzie sobie zatem bla. Kolejne rozdanie. No i tutaj. No mogą być jakieś, jakieś kluby. Bo nie wiem, co to jest za zespół, prawda? No ale jakby nie ma nic, co by nas um, interesowało, prawda? Więc lecimy sobie um, dalej. No najważniejsze jest dla nas to, żeby przynajmniej w podstawowej 11 mieć samych tych zawodników ze stolic. No bo wtedy challenge będzie zaliczony. Na razie tak nie ma. Te, tak po prostu nie ma. Więc um, musimy się tutaj na tym skoncentrować. Mamy Hakima Zijeka. Mamy Mamy Azarda No i pomiędzy tymi dwoma zawodnikami Najbardziej się zastanawiam Wydaje mi się, że Że wezmę Azarda Albo może bez sensu Dokładać sobie kolejną jeszcze Nie, weźmy, weźmy z Jeka I zobaczmy On może sobie wskoczyć Na przykład tu I możemy to obrócić sobie tak no i zobaczmy kolejne rozdanie. Tutaj jest u i jest Timo Werner. Niemiec nas ratuje niebotycznie. Bo on tutaj łapie link. Oj, fenomenalnie. Hakim Zijek wskoczy sobie tutaj na razie, w takim razie. No dobra, to, to jest naprawdę. To jest naprawdę spoko opcja. Zresztą damy ciebie tu minus 6, ale tu plus, plus 7, tak też myślałem. Ok, 81 zgrania. Jednak e, nie mamy jednego stołecznego zawodnika, jeżeli liczymy go Meza w tym przypadku jako Jokera, prawda? Ale może uda nam się go wyeliminować. Jest Stekelemburg ze stolicy Holandii. Bierzemy go zatem. Pyk. Kolejne rozdanie. No niestety, tutaj nie mamy nikogo z, z, ze stolicy, jest Morales. Dalej mamy. Mamy piłkarza ze stolicy Czech. I szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie Żeby się nim ym, Tutaj zainteresować Więc wrzucamy go sobie tu e, Jeśli chodzi o bramkarza No to możemy sobie dobrać jeszcze jednego Bo najwyżej będziemy mieli w polu jakiegoś piłkarza Ale no, e, jest tylko Gigi Buffon Który wrócił do Parmy e, Którego wezmę, znaczy Parma nie jest stolicą ŁOK Zdaję sobie sprawę, ale po prostu Był Buffon, to go wziąłem, bo go lubię No co mam wam więcej <laughs> powiedzieć e, Jest Aguilar Którego mogę wziąć bo Aguilar jest z Monaco, czyli z księstwa Monaco, czyli ze stolicy. Ale jest także Bergius. Yy, I zastanawia mnie ten piłkarz, bo mamy Zaha... A nie, go nie możemy użyć, ale mamy Steelenburga, więc jest to jakiś tam link i ja po ten link pójdę, ponieważ ciebie wrzucimy tu, to jest minus 9, a jak ciebie wrzucimy tu, to jest plus 1. Ok. Yy, zatem zobaczmy sobie kolejne rozdanie. No, i znów nie mamy piłkarza ze, ze, ze stolicy żadnej. E, więc. Więc lipa trochę. E, dobra, zobaczmy, jakby to mogło być najbardziej zgraniowo. 78. No i tu możemy dać Pereza. No i mam wrażenie, że mamy wszystkich piłkarzy ze stolicy. Zaraz zobaczymy, czy będziemy mieli wystarczająco zgrania. Um, możemy oczywiście zastanowić się, czy tego radu jest, jest jak tutaj upchać. O, proszę bardzo, mamy 81 zgrania. No czyli challenge został zaliczony, okej. Okay. No łatwe to nie było, przyznam szczerze um, Więc no. no. No, 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 taka jest prawda. 84 zgrania jest, więc okej, okay. dobra. Słuchajcie, no, challenge zaliczony. Trochę było. Y, mamy tutaj tego Jokera, więc. No, ja uznaję, że ten challenge zaliczamy, ale wydajcie znać i od przyszłego w tygodnia wtedy będziemy. Traktowali ikony i hero w sposób inny, po prostu albo będę, albo będę ich zaliczał sobie, albo nie. To wszystko zależy tylko i wyłącznie od Was, więc czekam na Wasze opinie. My zatem przychodzimy, żeby otworzyć paczkę nagrody. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wiecie co? Co to jest? A, albo nie. Pójdźmy po paczkę za 7,5 k. Tym bardziej, że to zwycięstwo było takie e, nie tak spektakularne, jak mogłoby być. Więc weźmy paczkę za 7,5 k. Jak ma się poszczęścić, to się poszczęści i się poszczęściło Mamy Niemca Środkowego. Obrońcę, liczyłem strasznie, że to będzie na przykład Klosterman. Ginter, spoko. Wystawiamy go sobie na listę transferową razem z całą zgrają pozostałych zawodników. No i co? Kolejny challenge mamy zaliczony, znów nam się udało. Pytanie tylko, jak dalej traktować tych zawodników specjalnych, którzy mogą się pokazywać, którzy no jednak dają te busty linkowe. Czy, czy traktujemy ich jako piłkarzy jokerowych, czy nie? Więc dajcie koniecznie znać. A za dziś bardzo Wam dziękuję.